szczerze, to bardziej by mnie kręciło to, żeby podejść teraz do właśnie jednego z członków Jelenich Jaj i powiedzieć: 2 lata temu zbanowałeś mnie. Do tej pory nie wypomniałem ci tego. Mogę zdjęcie? Cześć, Michał. Adrian. Cześć, siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon GO, jednak sam w sobie będzie troszeczkę inny, a mianowicie do Łodzi przyjechałem w celu wzięcia udziału w jednym wydarzeniu. Jest to SeaBloggers 2019, gdzie o godzinie po 20 będzie rozdanie hashtagu 2019. I to jest gdzieś tam. I dzisiaj za godzinę startuje Community Day. Jak sami wiecie, nie nagrałem materiału odnośnie przygotowań po raz pierwszy chyba w historii. Odnośnie właśnie ogólnie wszystkich Community Day. Czemu? Bo ten event jest poniekąd niepodlegający pod FOMO. Bo ten Pokémon jako pierwszy jest bezużyteczny pod każdym względem. To jest taka słabsza wersja nawet Snorlaxa, gdzie Snorlax zdaje obrażenia tym szybkim atakiem, a on sam, Yawn, nie ma w ogóle przydatności. Jak wam już mówiłem, podczas tego eventu mamy atak unikalny dla Slakinga. I to jest Body Slam. Czym się różni Body Slam od Playro? Tym, że Body Slam jest bardziej denerwujący. Bo tutaj nie możemy mówić o niczym takim jak lepszy pod względem obrażeń. Tylko jest bardziej denerwujący, bo to jest ewidentnie Pokémon, który ma stać na gymie i nieważne, co będziemy robić, to i tak on padnie. Chyba że możemy tutaj spowolnić jego upadek poprzez Golden Berry. I tyle. Taka jest różnica. Także Body Slam jest bardziej denerwujący, jeśli chodzi o tą powtarzalność ataków, a Playro jest tym, który jest super efektywny na Machampy. Bo każdy, jeżeli chce bić Slakinga, to Machampami. A osobiście tak naprawdę będzie to dla mnie wpis do Pokédexu tylko ze względu na Shiny, tyle. I tak jak wam mówiłem, większość budynków w Łodzi są właśnie stworzone z takiego czerwonej cegły, co mi się niesamowicie podoba. Shiny, nic z tego. Wpisujemy jakiegoś bloga czy Instagrama. Trigon Die. Trigon Die. Jeszcze raz. Trigon Die. Try do. I już pani daje tą opaskę, znaczy sprawdzimy, czy pani jest. Oczywiście. Proszę. Dziękuję. Sobie odebrać. O. Gift pack na minus jeden. Ciekawe, co to jest. A spokojnie sobie to załóżmy. Najpierw. Jest. Konkurs. Mapa. Gdzie jest gift card? Jest. Gift pack. Tutaj powinien siedzieć ochroniarz. Go nie ma. To jest. Znalazłem go. Proszę cię bardzo. Dziękuję. Proszę. Chyba sobie spakujemy te wszystkie rzeczy i przywitamy się ze wszystkimi. Replistic Monster. Będę cicho. Na górę. Druga. Wszędzie jakieś fejmy. Influencery. Ale nie ma większego influencera jak mamusia nasza. Bo tutaj oczywiście piję do ostatniego filmiku drugiego trenera, który rozwiązał zagadkę, skąd pochodzi zawód youtuber. Znaczy może inaczej, influencer. Influencer jest to osoba, która wywiera duży wpływ na inne osoby i wpływa na jej decyzje. I największym influencerem jest właśnie nasza mama. Ja jestem wystarczająco piękny. Nie trzeba mi fashion and beauty. Cześć. Cześć. Hej. Tylko nie ma strefa Pampersa. Ogarnijmy sobie, co tu mamy. Wiem, komu to dam. Enzymatyczna maska z glinkami. Jednak co, żebym był piękny. Start pack influencer. Dzisiejsza. Balsam, żel do twarzy, zarostem i brodą. Idealnie dla mnie. Dzięki serdeczne. Będę tutaj woskował sobie. No ekstra. Lepiej nie widzę.
Tam było bulletproof. Temat, panel dyskusyjny, ale jest to strefa Instagrama. Dziś aktualnie człowiek bez Instagrama to jest człowiek, po prostu człowiek. Dobry, zwykły człowiek. Ja idę na Jamorka i coś się napijemy w strefie chillu. Day up. Banana apple i coś dobrego. Naturalny jogurt. Może być dobre. Tam trzeba być cicho, to więc nie idziemy. Bardzo cicho. My prawie się tu nadaje. Definitywnie. Prawdziwy champion. Strefa... Godzina 14.50. Audyt twojego profilu. I później za pół godzinki w trakcie Comedy Day. To wrócimy tutaj na psychologię hejtu. To może być ciekawe. Także póki co tylko audyt profilu. Nie teraz. O, jest nowy Pokestop, tylko kurde, czekajcie, czekajcie. Jeżeli pójdziemy gdzieś tam w Łodzi, albo czyli tutaj byłem. Kurde, stój. To jest ten sam shiny? Gdybyśmy poszli w tamtym kierunku, to będzie za mało. Tam za mało. Ach, w tej Łodzi już wszędzie byłem. Ciężko zrobić objazdówkę w Łodzi dla mnie teraz. W Pokestopach. W miejscach, których mnie nie było. To panią też znam. Z TVN-u. Dobra. Takie... owocowe. Masz jakieś konto, które tak bym powiedział mocno obserwujesz? Tak, jest takie konto, które powoduje, że jestem cudownie w stanie się oderwać od rzeczywistości. I to jest konto... Koncert po godzinie 22 Natalii Kukulskiej. Raczej nie będę miał szans. W nim uczestniczyć. Trochę za późno. I trwa do drugiej rano. No, słuchaj, ja będę cię mentował tym człowiekiem, który jest teraz na rapu. To jest mielenie jaja. Dokładnie. Siema, jaja. Siema. No i kiedyś zobaczę, jak coś tam fajnego do wyczynu. Ilona, siema. Cześć, hej. Trzeba spierać. No ja wiem, ja wiem. Tak to wygląda. Taka ciekawostka. Jakiś czas temu, chyba rok, albo dwa. Z tego co wiem, do tej pory jestem zbanowany na profilu Jelenich Jaj za komentarz odnośnie reklamy. I z tego co pamiętam, wtedy jeszcze miałem bodajże, nie wiem, może z 5000 subskrypcji. Jakoś nie polubili moich kontrargumentów. Za pół godzinki, ponad pół godzinki strefa Instagramu i na hejty. Przyjdziemy na hejty. Bo wiecie, jakoś muszę z wami walczyć. Wy we mnie hejtem, ja was serduszkiem, słowami czułymi. Tak się walczy. I taka nieustanna walka. Przez całe życie. Tak was kocham. I mamy start eventu, mamy slakoty. Pierwsze odpalenie. Pierwszy nie jest shine. Co was interesuje? To naprawdę zdobyć tylko i wyłącznie 125 cukierków i zdobyć jednego shiny. Tyle. To jest cały program na dzisiaj. Nic więcej. No i oczywiście zaimplikować jajka. Definitywnie wystarczy na 3 sztuki nawet pod każdą tutaj ligę. Pamiętajmy jednak, że tutaj trzeba zdobyć bardzo niskie CP Slakota, żeby trafił on na Great League. Aczkolwiek sami wiemy, że Jaun, jeżeli otrzyma tutaj pasywną umiejętność na tym ataku, to definitywnie będzie to tylko i wyłącznie pod PvP. Bo zakładam, że nigdy nie pojawi się tutaj możliwość korzystania z unikalnych możliwości ataków, jak i też pasywek podczas rajdów.
to będzie umiejętność tylko i wyłącznie każdego Pokemona podczas walk PvP. Nigdy na rajdach. Bo zwróćcie uwagę, większość z was nie lubi grać PvP. Powiedzmy sobie szczerze. Tym bardziej, jeżeli wprowadzą tutaj nawet walki w Pokemon Go bezpośrednio od Niantic, a nie poprzez The Silk Road, to takiego Slakinga żaden z was nie weźmie do walki. Tym bardziej, że prawdopodobnie będą tak jak teraz na The Silk Road dedykowane pod konkretne typy. To wyobraźcie sobie walkę Pokemonów typu normalnego, indywidualnie. Tu będzie mega zaskoczenie z jednej strony, że przypuśćmy typ normalny atakuje typem mrocznym, przypuśćmy albo duchowym. Nie wiem w jakim celu tak naprawdę jakakolwiek osoba chciałaby tutaj zdobyć tego Pokemona. Jest to po prostu Community Day tematyczne. Tematyczne pod aktualne wydarzenia związane z wypuszczeniem Pokemon Go Sleep, znaczy Pokemon Sleep i też innych elementów związanych z tym. Chociażby Jirachi i wybudzanie jego. Kochani, patrząc na leniwce, wszystkie dookoła, też mi się nie chce już nawet grać. Sprawdzamy shiny jeden po drugim, ale definitywnie żaden z nich nie jest na tyle atrakcyjny, żeby chcieć go złapać. Nie chcę mi się nawet rzucać. I to jest chyba lokacja, w której byłem, ale mogę się mylić. Mogę się mylić. Zwykły. Ma być różowy. Ja widzę, że słońce. Jest różowy, jest różowy, jest 708, jest shiny. Mogę wracać do domu. Tyle, więcej nie trzeba. Więcej nie trzeba. Jeden shiny jest. I szczerze mówiąc, koniec eventu. Czekaj, właśnie. Czekajcie, 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 bo teraz powinniśmy lecieć z bestami. Raczej żaden komunikat się nie pojawił wcześniej, więc raczej nie było. I jest macho. 15 minut po, odpalam jajeczko. W sensie odpaliłem jajeczko odpaliłem. Jajeczko odpalone. Norbi wysyła, mam nadzieję, że jakoś tam to zgarniesz. Ninka. Odbieram prezencik. Tak jak się umówiliśmy. Godzina 15.15 wstępnie miało to być. Tak, żeby każdy sobie ogarnął bez problemu. 200 tysięcy od Macho. Dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że nie zepsułem tutaj twojego wbicia expa. A jak już tak dużo mówię odnośnie Instagrama, to zachęcam was do followowania właśnie mojego profilu na Instagramie. Bo tam dzień wcześniej zawsze macie z wyprzedzeniem informacje odnośnie tego, jak jeszcze nie zdobyłem. Także osoby z Instagrama mają dzień wcześniej informacje odnośnie tego, co się dzieje w moim świecie. No i częściej tam są konkursy. Także... Przepraszam panów, mam takie dyskretne pytanie. I dostałem bana od państwa. Ojej, to dawno. Bardzo dawno. Cześć, Michał. Adrian. Dziękuję serdecznie. Nie ma problemu, bardzo miło cię poznać. I trzymaj się. Cześć. Kolm. O, odezwałem się. Powiedziałem, co powiedziałem. Pewność siebie. Tak jest. Jesteś youtuberem. Na prawie taki sam poziom jak oni. Na prawie taki sam poziom. Delikatnie. Było spoko. Tą ręką się witałem. Jak chcesz, to hashtag nie mnie ta ręka. Nie w tą stronę. Ostygłe emocje. Piąteczkę klujemy. Z piąteczki nic ciekawego się nie kluje. Tutaj jest strefa, ok? Krogang. Hashtag niesponsorowane. O, są trzy. Jeden shiny jeszcze. Niski CP, może być 15. No nie, no serio. Nie shiny. Tutaj... Nici. Pana się zaczyna. Sekunda. My w świecie nauki bazujemy na faktach. Jak masz na imię? Kasiu najdroższy. Poproszę o fakty. Czy oni powiedzieli brzydki ryj, czy powiedzieli ryj? Jeżeli ktoś cię hejtuje, a przynajmniej tak uważasz, to najpewniej ma 19 lat. Jeśli chodzi o 15 lat, to jest 20%. Połowa ludzi, droga Kasiu, która potencjalnie może z tym ryjem do ciebie startować, jest w tym wieku. Czy oni są młodsi od ciebie? Wszystkie najbardziej prymitywne, januszowo-granyszowe, grażynowe rzeczy na temat naszej nacji. Notabene jesteśmy też nacją, która wyzywa się imieniem. Janusz i Grażyna to są przezwiska. Wszystkiego dobrego, powodzenia w życiu. Cześć, dziękuję za wasz czas. No, muszę przyznać, prześwietny.
panel. Dużo wniosłem, a teraz trzeba zwracać do Committee Day. Drugi szanin do złapania. No i oczywiście kolejny gość, którego musicie poznać. Cześć, siemaneczka. Witam, cześć. Co to miało być, przypomnij? Teraz relikant? Torkol. Torkol. No i spoko. Ty na chwileczkę się wbija, bo tak najlepiej mieć nawet przyjaciela, który mieszka nawet po drugiej stronie Polski i wtedy dopiero się wymieniać, albo pożyczyć konto. Nie, nie jest laki niestety, ale cukierki są. Nic, szukamy w takim razie. I widzimy się oczywiście przy kolejnym shiny. Może nie tylko moim. Mam nadzieję. No to muszę was zasmucić. Trafił się. Drugi shiny. Wy jeszcze wciąż bez? No bez. Kurde. A mówiłem wam przed kamerą. Spowiadałem się. Nie chciałem mieć kolejnego shiny. W sensie poza tym, którego teraz łapię, nie? Jeden jest pozytyw. Jajeczka się klują. Dziesiątki i piąteczki. Chociaż mogę się mylić. Jedna dziesiątki. Są to wszystkie nowe, więc być może będzie Kranidos jakiś lepszy, wyższy. Fibas, nie shiny. Taki bonus do Stardusta poniekąd. Lapras, nie shiny. Niestety. Piąteczka. Powinno być więcej dziesiątek, na pewno. Tego jestem pewien. Tutaj najgorsze, co mogło się trafić. Tyrok. W tej chwili być może, że przy wykluczu nie ma. Aczkolwiek faktycznie. Z tym drugim shiny to było mega szczęście. A teraz coś się dzieje nie tak z grą, bo jak widzicie, trochę mało tych slakotów jest dookoła. Niantic musiał coś popsuć definitywnie. Tak, abyśmy mieli event wszystkich Pokémonów, pomijając slakota. Slakot występuje raz, może dwie sztuki w jednym punkcie, może trzy max, a nie tak jak zwykle w dużych ilościach. Event się skończył, spawn również, tak naprawdę nawet nie widzieliśmy różnicy. 1500 CP. Także będę w przyszłości chyba chciał właśnie strajdować się z kimś, kto ma niższego, ale sprawdzimy jeszcze. Różnił się tak naprawdę malutkimi rzeczami. Niedostrzegalnymi. Unbelievable. 1700, tak jak sądziłem. Jan i Boleslam powyżej 1500, także będę musiał szukać osoby, która ma niższego definitywnie. Ujanga mam na imię. Ujanga! Ujanga tak? Jest z Mongolii. Wcześniej jak powiedziałem, czym się zajmuję, czyli nagrywam Pokémon Go. To... A ja usłyszałam. Epoka Mongołów. Epoka Mongołów usłyszała, że powiedziałem. I zaczęła mnie pytać o Mongolię. O Mongolię. Po drodze zapoznaliśmy się poprzez tylko i wyłącznie spojrzenie na nasze bransolety. Papierowe, ale poznałem nową osobę. Dosyć interesującą. Bo przez chwilę to naprawdę faktycznie chciałem zdobyć większą wiedzę na temat Mongolii. Przez przypadek. Scena. Tutaj będziemy mieć teraz prezentację tego, co się będzie działo w teatrze. A w teatrze będzie oficjalnie ogłoszenie wyników hashtagów 2018-19, pardon. W większości przypadków są to youtuberzy, którzy zajmują się kontentem takim ogólnym dla wszystkich, czyli moda, codzienność, blogi, rodzina i tak dalej. Także mało kiedy się spotyka youtubera, który po prostu gra. Albo prowadzi kanał o Pokémon Go. Praktycznie nie te klimaty. Może w przyszłości. Zobaczymy. Na pełnej. Znacie? Ja nie. Numer Social VG. Wakacyjnie troszeczkę tak na rozgrzewkę. Lecimy! Niewygodnie, ale... Już wiem. To są ci od kebaba. To są ci od kebaba. Nie zamawiam kebsa, bo i wszyscy znamy ten rok. Kontrowanie swojego życia, tylko warto od samego początku pokazać, jak jest. Zresztą zauważyłam taki... Jest. Sądziłem, że będzie to wydarzenie, relacja indywidualna. Jednak jest to zrzucenie obrazu z YouTube'a, z live'a. Więc naprawdę mogę samo zrobić na telefonie, siedząc w autobusie, wracającym do domu. Więc tak też robię. Tak się kończy dzień C-Bloggers, Committee Day i kolejny dzień w Łodzi. Jelenie jaja,
Mam nadzieję, że mnie odblokujecie i być może w przyszłości jakiś krosik, malutki epizod. W każdym razie pozdrawiam was serdecznie i widzimy się następnym razem. Like, subskrypcja i dzwoneczek. Trzymajcie się. Heja!